Dzisiaj za pomocą grawelki Akmer wykonamy krzyż, symbol męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Zapraszam na materiał. Wzór został pobrany ze strony Etsy. Dostępny on jest tam w różnych formatach. Najbardziej przydatny do grawerek to format DXF. Otwieramy plik DXF w programie Lightburn i dopasowujemy jego wielkość do posiadanego materiału. Dobieramy też odpowiednie parametry cięcia. Wysyłamy do grawerki i wycinamy. Cięcie wyszło bardzo dobrze, z tym, że lewa strona została wyłamana, a to z tego względu, że pierwotnie wzór był przygotowany do znacznie większych rozmiarów. Jego zmniejszenie spowodowało, że niektóre elementy są zbyt cienkie. Tułem krzyża miała być ściana, ale że niektóre elementy się wyłamały, muszę teraz zrobić jeszcze podstawę. W projekcie tego nie było. Podstawę wykonamy za pomocą wycinaj wybrane elementy graficzne. Po wycięciu obu elementów malujemy je w kontrastowych kolorach. W podstawie możemy wywiercić otwór do zawieszenia na ścianie. Nanosimy klej do drewna i scalamy obie części. Utrwalamy połączenie za pomocą krokodylków.
przyklejamy do podstawy małe, wyłamane wcześniej kawałki. Po wyschnięciu kleju krzyż z Panem Jezusem gotowy. Dziękuję za uwagę.